Siemanko, jestem Lucek, to jest Car Mechanic Simulator 2018. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas. I co to się dzieje w magazynie, w warsztacie Tomka? Właściwie to taki magazyn się zrobił, szczerze mówiąc. Zobaczcie, co my tu mamy. Dwa SUV-y aż. To wygląda jak Dacia z przodu. Tak mi przypomina troszeczkę. A tutaj mamy Range Rovera. No, chyba nie da się ukryć, każdy wie, że to jest Range Rover. Możemy sobie otworzyć tylną klapę, jak to wygląda w środku. Twórcy gry zapewniali, że wszystkie bugi będą naprawione w niedługim czasie, bo powiedzieli, że pracują 24 godziny na dobę, więc na pewno ten Car Mechanic będzie dorównywał Car Mechanicowi z 15 roku. 15 po prostu. Więc nie martwcie się, na pewno ten będzie naprawiony i będzie fantastyczny, ale póki co dla mnie ta gra jest grywana. No, był tutaj problem z tymi FPS-ami i o tym powiedziałem na odcinku i rzeczywiście naprawili ten problem od razu z patchem tego samego dnia po publikacji odcinka, także naprawdę pracują bardzo ciężko nad tym wszystkim. I tak, mam ambicje, aby naprawić te dwa samochody, ale na ścieżce diagnostycznej czeka jeszcze niespodzianka. BMW Z4. Myślałem, że zniknęło, bo gdzieś tutaj. Myślałem, że na środku będzie, ale jest tutaj. Znaczy, BMW Z4. Ja bym powiedział, że to jest BMW Z4, jak się patrzy tak od boku. Taki roadsterek. Pyk, nie? Ale no. O, i od tyłu może też troszeczkę, chociaż ja wiem. No, mam ambicje, żeby te wszystkie samochody po prostu naprawić dzisiaj na odcinku, chociaż widzicie, że roboty jest sporo. To nie są zlecenia fabularne. Zlecenia fabularne ciągle są te same w kółko, ale to dlatego, że jeszcze chyba nie odblokowałem kolejnych elementów mojego warsztatu. Teraz będę miał fabularne, no, znowu z tą audycją. To sobie robię poza odcinkami, żeby już wam tego samego nie pokazywać, ale zlecenia te dodatkowe pokazują się nowe i są bardzo ciekawe. Na przykład ten pojazd sobie kupiłem, jest mój i będę mógł go prawdopodobnie jakoś sprzedać, jeśli go naprawię. Także może być to bardzo ciekawe i można właśnie go sobie naprawić, zobaczyć, jakich części brakuje, poznać jego elementy, jakie są tam w środku. Tam chyba mi brakowało paru rzeczy, skrzyni biegów na przykład. Także tutaj, no to dobra, to co, jedźmy po kolei. Nie będę wam zdradzał, co w tamtym samochodzie nie gra. Mam nadzieję, że uda się jeszcze tą Z4 dzisiaj porobić. Co my tu mamy? Głośny wydech. Nie znaleziono części. Musimy poszukać, popatrzeć, zobaczyć, co tu nie gra. Zerknijmy zatem wyżej. Coś z układem wydechowym. Jeszcze układu wydechowego żeśmy tutaj nie robili. W Car Mechanicu możemy sobie zerknąć, co tutaj nie gra. Tu jest cały układ wydechowy, ale to niekoniecznie musi być to. Może być to na przykład kolektor. Co to? Ło, patrzcie, tu jest rozdzielony, wow. Nie? Jest. Czekajcie, bo to jest od. To nie jest napęd czasem? Nie, no to jest. To jest napęd. Ło, a to ciekawe, ja myślałem, że mamy tu napęd na 4 koła. A to nie. No ten napęd jest tu. Zobaczcie, jest rozdzielony, o co chodzi? Popsute. Jest kilka takich błędów. Czekajcie, zobaczmy sobie, jak to wygląda. No teraz mamy niezbadane, więc nie będziemy wiedzieli, co i jak. Możemy sobie to chyba jakoś zbadać już teraz, tak myślę. O, i badanie. Można w ten sposób? Można. Rura wydechowa. Tłumik końcowy jest ok. Tłumik środkowy? Nie. Katalizator? A! Możemy za pomocą OBD, skanera OBD. I tak się składa, że ten skaner OBD sobie odblokowałem ostatnio, więc możemy zobaczyć. Skaner OBD, podejrzewam, że musimy odpalić w środku samochodu, ponieważ nie możemy do niego wejść, no bo OBD to jest taki komputerek, to się tam podłącza do gniazda, przynajmniej tak jest w moim samochodzie i można zbadać mniej więcej samochód. No ale tutaj to się chyba troszeczkę inaczej robi, tak myślę. Co ja zrobiłem? Nie, nie chciałem do tabletu. Weźmy sobie tu i tutaj mamy narzędzia i mamy skaner OBD. Wow! No dobrze. I co dalej? Bo
Okej, okay, aha, tak się zbadał. O, a to ciekawe. Wszystko jest na co najmniej 50%. Zobaczmy. No, kurde, wszystko jest okej, okay, ale głośny wydech. Co to? Bardzo ciekawa sprawa. Wszystko. A, widzicie. Kolektor wydechowy. Jest spierdzielony. Czyli co, zgadłem na samym początku? Myślałem, że to jest kolektor, ale. Nie spodziewałem się. Tutaj jeszcze pompa ABS jest bardzo słaba. Bardzo słabo wygląda, ale ma mieć 50%, nie więcej. Nie mniej. Kolektor. Oś. Który to? Dobrze, że możemy sobie podejrzeć części, które wymontowaliśmy. Ale spróbujmy coś naprawić na stole. No, nie możemy nic naprawić na stole naprawczym. Musimy kupić nowe. No to jest i4, i4B, okej, okay. Rzędowa czwórka, pyk, kolektor, i6, i4, okej, okay. Jeden nam wystarczy, szkoda, że nie można takich rzeczy naprawić, ale podejrzewam, że to już jest zjedzone przez te spaliny i dlatego. Także śrubki już wkręcamy bardzo szybko. Ja bym chciał, żeby był taki dźwięk, jak już będziemy mieli wymaksowane te wkręcanie śrubek. Taki, jakbyśmy wkręcali, wiecie czym, jakąś tam wkrętarką. No i co? Bardzo szybko nam to zleconko poszło. Bardzo proste. Weźmy sobie następny samochód. Kurczę, jak będziemy tak szybko lecieć z tym, to ja nie wiem, to zaraz to skończymy chyba. Weźmy na podnośnik A i teraz tak. Co my tutaj mamy do roboty? Nie chciałem wam zdradzić, bo to jest bardzo fajna rzecz. Samochód nie odpala. I od razu część jest pokazana, świeca zapłonowa, wymień świecę zapłonową, ale, moi drodzy, mamy tu pierwszą V-kę i to jest V8. Mamy V8, wzdłużnie ustawiony silnik, skrzynia biegów, tu mamy jeszcze, to jak to się nazywa? Skrzynia rozdzielcza, tu jest skrzynia biegów, tu skrzynia rozdzielcza, nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Tu mamy dyferencję, ja mam napęd na 4 koła, także pierwszy samochód z napędem na 4 koła, pierwszy samochód z V8 i to całkiem sporą, jak widzicie. Fantastycznie wygląda ten wyścig. Co ja gadam, jaki wyścig? Silnik! A już o jakimś wyścigu myślę, jak patrzę na V8. Chcę zobaczyć, jak wygląda ten cały wydech, ten cały układ pod spodem. Bardzo, bardzo ładnie to pokazane jest w Car Mechaniku 18. A tak, zobaczyłem V8, już pomyślałem o wyścigu. Świetnie. Więc tak, tutaj mamy dyferencjał tylny. Jakieś skomplikowane zawieszenie. Jak to super wygląda. Ciekawe, czy kiedyś będzie w Car Mechaniku Tesla albo samochód elektryczny. Byłoby bardzo ciekawie w sumie. Nie? A ja bym bardzo chętnie kupił takie DLC na przykład. Okej. Okay. I tu mamy rozrząd, tu bardzo fajne też zawieszenie. No, ciekawie to wygląda. Okej, okay, więc mamy. I co tutaj do zrobienia mieliśmy? Świeca zapłonowa! Nie powinno być chyba problemu, żeby ją zlokalizować. Znaczy, żeby wiedzieć, która to jest, to będzie trochę może i ciężko, bo takiej zwierzchu nie zobaczymy. O, tu już się mogę do rozrządu dobrać. Która świeca zapłonowa? To jest pytanie. Dobrze, spróbujmy w takim razie demontować tą pokrywę. Okej. Okay. Teraz musimy podkręcać chyba wszystko, bo nie będziemy widzieć, która świeca jest ta zniszczona, ta zepsuta. Więc trzeba wszystko po kolei. Te wyglądają w porządku. Bo tak z góry nie widać, nie? Jak się. Dopóki się nie ściągnie tej cewki, to my tego nie zobaczymy. Cyk. Samochód w ogóle nie odpala. To jest też ciekawe. Znaczy. Właśnie nie wiem, jak to jest. Czy jak jedna świeca nie będzie działać, to samochód nie odpali, czy po prostu nie będzie równo chodził? Chyba właśnie nie odpala. Dobra, zobaczmy. Mamy winowajcę. Jest świeca rypnięta, musimy ją wywalić. Teraz wyjdźmy sobie stąd, zobaczmy w takim razie.
Świeca zapłonowa jest tylko jedna, nie ma tutaj rozgraniczone na jakieś tam różne rodzaje czy coś. Po prostu jedna świeca zapłonowa do wszystkich rodzajów silników. Okej. No tutaj car mechanic jest taki uproszczony, więc Tomek nie będzie miał problemu, żeby zidentyfikować i naprawić jakiś problem. On jest jeszcze, bądź początkującym mechanikiem, ale już chce powoli bawić się w Mirasa. Kupił pierwszego złomka, którego chce naprawić i oczywiście sprzedać po 100% więcej, co najmniej. Ja go tego wszystkiego nauczyłem, także wiecie. Co? Wymiana świecy, $8, Tomek, co ty za zlecenia bierzesz? Nie wierzę w to. Gdzie ja tutaj nie zamontowałem pokrywy? Niemożliwe. Nie wierzę w to. Może teraz będzie więcej, zobaczmy. $8, co to za zlecenie, ale warto było wziąć to zlecenie chociażby ze względu na to, że mogliśmy obejrzeć sobie fajny samochodzik i fajny zestaw, jaki ma, znaczy zestaw, no ogólnie. Ło, jaka wielka maska. Ogólnie cały samochód i jego mechanikę, prawda? Tutaj mamy rzędową, o, tu już widzę, że kolektor wydechowy. Zobaczmy w takim razie, co mamy tutaj. Kolektor wydechowy, rurę początkowa. No tak, wziąłem ten samochód ze względu, to zlecenie, ze względu na to, że będziemy mieli pierwszy raz do czynienia z układem wydechowym i zobaczymy, jak to wygląda tutaj. Ciekawe, czy Tomek, mechanik, sobie z tym poradzi, czy też nie, bo to jest dla niego coś zupełnie nowego. Także może być trudno. I zaczniemy może od góry, od maski, skoro już tu jesteśmy. Kupimy sobie ten sam kolektor, dobrze mówię, czy nie? Czy mi się to myli? Kolektor wydechowy, ten sam. Mi się zawsze kolektor z katalizatorem mylił. Katalizator jest na dole, kolektor jest na górze. Zawsze tak sobie jakoś to rozdzielałem i jakoś to pamiętałem. Kolektor wydechowy i 4B. Demontujemy. Pyk. Ok, montujemy. Dobrze. I teraz układ wydechowy, już tam widziałem, że był problem. Nie wiem tylko, czy będziemy mogli to odkręcić od dołu całkowicie, to co chce się tam dostać. Bo zobaczcie, tu jest ta rurka. Ale nie, okej, tak po prostu można ją ściągnąć, świetnie. Dobrze, rura wydechowa, początkowa to będzie typ B. Musimy tą początkową znaleźć. Początkowa I4. To była taka zwykła jakaś. I3, V8, V8. To będzie... O, shit. Która to była? Myślałem, że szybko namierzę, bo tak z wyglądu to nie była skomplikowana. A widzę, że tu znaleźć ją jest ciężko. A one nie są tak pogrupowane. Chyba są... Nawet nie są cenowo jakoś tam pogrupowane te części. Skrzynia biegu, zawieszenie wydech. Tutaj możemy sobie nawet wydech wybrać, nie? Katalizator, rura wydechowa. To była I4B. I4B. O8. Może. O, jest. Typ B. To będzie chyba to. I4B. Mam nadzieję, że to... No to jest też... Jezu. Dobra, musimy zobaczyć. Albo kupię dwie i będzie spokój. Nie, no to był typ B, no ale warto było się upewnić. Okej, okay. Mamy $80. Tego chyba nie możemy sobie naprawić, ale sprawdzę. Nie, dalej nie mogę nic naprawić w aucie. Dobrze, montujemy. Gdzieś tu. Jeszcze tam mamy jedną rzecz do naprawy. Kurczę, myślałem, że więcej nam zajmą te zlecenia poboczne, a tutaj jeszcze tylko rurę wydechową mamy do wymiany. Tak, to będzie to. Okej. Okay. Zobaczymy, czy da się tak ze środka wyrwać to. W mechaniku 15 musielibyśmy, żeby dostać się do tej rury początkowej, musieliśmy za każdym razem odkręcać to. Odkręcać środkowy tłumik. I dopiero tutaj mogliśmy się dostać. Tam było chyba 16 śrubek, zanim się tutaj dostaliśmy. No, to był hardcore. A teraz możemy sobie tak po prostu to wszystko podłączać. Jak nam się podoba. Nieźle.
Dobrze. Po prostu rura wydechowa, tu nie ma żadnych tam innego nazewnictwa. Mamy tutaj sobie na samym początku. Pyk. I montujemy. Powiem, tu trzeba wejść. O, montaż. No i pozamiatane. Mamy zrobione wszystko. W rzeczywistości jest troszeczkę podobnie, bo wiecie, to się po prostu jedną... Ten tłumik końcowy się odpina. Przekrzywia się i wsadza się tą rurę. Albo się nasadza i się ją potem spawa. I w zasadzie tyle, tam się nic nie przykręca, nie? No ale w mechaniku 15 było właśnie przykręcanie. Przynajmniej w moim samochodzie i w moim starym samochodzie tak było. W starym samochodzie wiem, bo tam rozwalony był już ten tłumik i w ogóle cały układ wydechowy. No ale... To już cała historia. Właśnie dobre są takie doświadczenia i popatrzeć czasami, jak mechanik gdzieś tam robi jakiś zaprzyjaźniony, żeby właśnie w takiej grze ci lepiej poszło, żebyś wiedział, co to jest tłumik. Co to jest jakiś tam kolektor i inne tego typu pierdoły, chociaż i tak dużo wynosi się z takiego car mechanika. Okej, zarobiłem sobie 1700 dolarów. Kurczę, myślałem, że te zlecenia zajmą mi więcej czasu, bo widzieliście, że z mojego warsztatu zrobił się magazyn tak troszeczkę. Teraz możemy sobie pójść na parking i zobaczyć ten mój samochód. Możemy sobie zajść do shopy, ale myślę, że w shopie nie mamy co chodzić, bo tak naprawdę... Nie mamy hajsu na to, żeby coś tam patrzeć. Zobaczę sobie tylko... O jest, stoi tutaj mój złomek. Zobaczę, czy mogę coś przy nim porobić. Karoseria jest bardzo ładna, wbrew pozorom. Nie ma tutaj jakiś tam stan auta, zobaczmy. Akumulatora nie ma. Ha, shit! Tuleja gumowa, pompa, oh my god. Tutaj prawie niczego nie ma, ale jak się tak patrzy na karoserię, to tylko ten jeden element byłby jakiś tragiczny. Tak ta cała karoseria wygląda w porządku, niektórych elementów brakuje i tak dalej. Dobrze, jak my możemy go przetransportować? Czy w ogóle możemy go przetransportować do garażu? Bo tryb zdjęciowy nawet jest, nieźle. Tylko chyba musimy sobie najpierw kupić aparat. Usiąść, a teraz? Włącz silnik. Nie włączymy! Tryb normalny. Wiecie co, nie wiem jak tutaj przenieść samochód. Chyba, że trzeba wrócić do garażu i na podnośnik... Nie mam pojęcia, no tam już będzie chyba do końca świata. Muszę to jakoś poza odcinkiem ogarnąć sobie. No ale i tak nie ma co na razie go naprawiać, bo chyba nie stać mnie na żadne części do niego. No nie wiem, tam skrzynia biegów, on miał jakąś dłużną, rzędową czwórkę. Skrzynia, zobaczmy ile to będzie kosztować. Coś bym tam kupił. Tutaj mamy rzędową szóstkę. Rzędowa czwórka wzdłużna by się przydała. To jest wzdłużna, to jest wzdłużna. Ta jest wzdłużna, V8. No i tam mamy napęd na tył. Może to była nawet ta skrzynia, ale to wygląda jakby to była ta zwykła. I6B? Ja nie wiem, czy tutaj jest. No ale zobaczcie, wydam 800, już będę miał 900 dolców mi zostanie tylko. Także na razie mam za mało kasy, ale mogę posprzedawać jeszcze jakieś części, których mam za dużo. O, pyk. Nie wiem, co... Muszę sobie zostawić jeszcze ten komplet felg, żeby jak znowu przyjdzie ten gościu, ten Roadmaster czy jakiś tam, żeby mu powymieniać, nie? Tak. Sobie zostawimy jedną oponkę. Te oponki sobie zostawimy, bo może się jeszcze przydadzą. No ale tych części jest tutaj dużo do sprzedawania. No takich gównianych, no. No ale trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Później zaśmiecone to wszystko jest. No i trochę hajsu, zobaczcie. Niby takie śmieci posprzedawaliśmy, a trochę hajsu wpadło, prawda? I mamy teraz nowe zlecenia. Kupiłem sobie, tak jak widzieliście, miernik OBD, więc powinny być jakieś nowe rzeczy do zbadania. Silnik nierówno pracuje. Bardzo fajne zleconko i chyba samochód, którego jeszcze nie robiliśmy. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. No Boże, znowu ten. Silnik nierówno pracuje. Wymień wszystkie filtry, wymień olej oraz filtr oleju. Nie mogę uruchomić auta. Też bardzo fajne zlecenie. Ja bym to brał. Weźmiemy sobie to. I znowu mam tego problem z hamulcami.
Hałas podczas przyspieszania. Też bardzo fajne zlecenie. Może moglibyśmy je przyjąć, gdyby mi starczyło czasu. Ale musimy najpierw dać ten samochód na podnośnik. I teraz odebrać to zlecenie. Dawaj, dawaj, dawaj. O, chyba zdążyłem. W ostatniej sekundzie. Dobrze. Tego dajmy sobie na ścieżkę diagnostyczną, o ile się da. Nie na parking. Ścieżkę diagnostyczną. O. I jeszcze weźmy sobie zleconko. Tu coś mieliśmy fajnego. Silnik nierówno pracuje. To może być bardzo ciekawe. Zobaczmy, co my tu mamy za silnik. No, nic specjalnego. Taki standardzik, nie? Nierówno pracuje, więc co? To mogą być świece. Może być jakaś uszkodzona świeca. Albo cewka zapłonowa może być też spierdzielona. A tutaj co mamy? Filtr paliwa, oleju, ok. Olej i cewka zapłonowa. Dobrze, to już możemy sobie filtry... A właśnie, bo ja mam tutaj filtr oleju i mam w sumie... nie wiem, czy to będzie R4, że musimy podnieść samochód. Podniesiemy od razu do góry, to spuścimy mu olej i potem zalejemy nowy, także zrobimy dwie pieczenie na jednym ogniu. Ile tu... A zaraz zobaczymy. Dobrze, podniesiony, dajemy... na podnośnik, jak to się nazywało? Spust oleju, po prostu. Okej, okay, trafiamy do dziurki perfekcyjnie. A mało tego oleju było, bardzo mało. Teraz chodźmy sobie do filtra oleju. Pyk. Jakiś tu filtr miałem, ale nie wiem, czy to będzie ten. O, akurat ten, 70%. I wiecie, skąd go mam? Mam go z szopy, czyli to jest taki jakby złom, ale... Był sprawny na 70%, więc akurat do tego samochodu się nada. Bardzo fajnie. Po taniości można było część dostać. Już w tym zleceniu mam wymieniony filtr oleju. Filtr paliwa. O kurde, to będzie gdzieś... To będzie gdzieś... Tu. Filtr paliwa od komory silnika. Dobrze, to już możemy na długo, bo coś jeszcze tutaj mamy do wymiany. Paliwa. Olej, cewka zapłonu. Ok, to już wszystko zrobimy od komory silnika. A, dobrze, czyli cewkę zapłonową sobie kupimy. I filtr paliwa. O, a to będzie raczej ta zwykła, bo to jest taki standardowy silnik. I filtr. Filtr paliwa, też tu jest ten standardowy. Nic nie ma specjalnego. A w ogóle ile z tego hajsu ma być? Boże... Za tyle roboty! Musimy zobaczyć... A, jest tutaj cewka zapłonowa zniszczona. Instalujemy. Powinienem dostawać bonus czasowy za tak szybkie wykonanie czasu. Przepraszam, Tomek powinien dostać bonus czasowy. Oczywiście w postaci pieniędzy. Aha, to nie mogę teraz tego wymontować. Muszę wejść tak. I dopiero teraz mogę wymontować ten filtr paliwa. Świetnie. Ok, mamy wymienione i jeszcze olej nam został do wymiany, czy raczej do wlania. Znowu muszę wyjść i znowu wejść i dopiero teraz mogę odkręcić korek. Także to kolejny taki mały błąd. Czasami jak się wejdzie od komory silnika, mam wrażenie, że ta gra nie wykrywa, że weszliśmy od komory silnika, tylko na przykład od strony koła i wtedy nie możemy niektórych części wymienić. Filtr powietrza, o shit, ja już myślałem, że to końcówka. Tomek tutaj już piwo otwierał, a tu się okazuje, że to jeszcze filtr powietrza. Musimy zobaczyć jaki. Podejrzewam, że standardowy. Tomek już czuje swoim mechanicznym nosem, że to będzie standardowy filtr powietrza. Nie będziemy musieli tutaj szukać nie wiadomo czego. O, proszę bardzo. Filtr powietrza. Pyk. Szybko do tabletu i montujemy. A to mieliśmy... Aha, to był ten zniszczony filtr, dobrze. Pokrywa. Klipsy. Nie no, za $30 się nie opłaca takich zleceń brać. Powinienem robić te fabularne, wiem, ale... Ach, cały czas te same są, to mnie najbardziej boli. I podejrzewam, że będą te same do czasu, aż nie odblokujemy czegoś nowego, jakiegoś nowego warsztatu. Trochę słabe to jest. Okej. Nie, no teraz wykło $300, ale najważniejsze to, że chyba zaraz wbijemy poziom kolejny i odblokują nam się nowe rzeczy. No, jeszcze nie możemy tutaj... Właśnie nie wiem, do czego mi ten miernik bieżnika. Wiadomo, że się mierzy
stan opony, tak? Ale chodzi mi tutaj w grze. Czy to jakoś się tam mocno przydaje, czy też nie? Tomek się właśnie zastanawia, czy to kupić, czy nie? Okej, tu mamy kolejny samochodzik. Przypomina Eclipse'a trzeciej generacji. Mitsubishi Eclipse trzeciej generacji, ale jednak ten tył jakiś skoszony jest. Z bryły tak trochę przypomina. Okej, zobaczmy. Co my tu mamy? Silnik nierówno pracuje. Łącznik stabilizatora tylnego. Łożysko piasty. Ogranicznik amortyzatora tylnego. Coś z tylnym zawieszeniem. Dobrze, zobaczmy. Silnik nierówno pracuje. Widzę, że cewki zapłonowe są dobre. Zobaczymy świece w takim razie. Zbadamy je. Można je tak zbadać? A, widzicie, nie. Możemy wziąć sobie skaner OBD. Nic się nie pokazuje tutaj na monitorku. Szkoda trochę, co? Okej, zobaczmy. Moduł ABS 79%, to jest całkiem spoko. Świeca zapłonowa jest ok. Silnik nierówno pracuje. To jest bardzo ciekawe zlecenie, bo może się okazać, że będziemy mieli problem. Bo myślałem, że to mogą być świece. Mogła być jakaś zużyta albo coś. Czy z wierzchu samochód jest jakiś zardzewiały w którymś miejscu? Znaczy no, wiecie, silnik. Ja bym tutaj zerknął na rozrząd. Może zerknijmy na ten rozrząd. Aha, musimy wejść z powrotem do komory silnika. Okej, teraz możemy napinać. Silnik nierówno pracuje. Silnik nierówno pracuje. Na przykład takie ma jakieś dziwne wycie. Możliwe, że to może być. Poczekajcie, mogę sobie tu zajrzeć do filtra powietrza. Patrzcie na to. Ten filtr powietrza wygląda nie najlepiej. Jest fajne, Tomek ma taką małą główkę, że mu się już tam zmieści. Nie może zobaczyć, co tam nie gra. To jest Tomek. Dobrze, zobaczmy. Czy tutaj coś... Wałek rozrządu? Nie no, to wygląda na dosyć dobry stan. Weźmy sobie badanie. Moduł ABS. To nam zbadało, że jest jeszcze w miarę w porządku. Część rzeczy sobie zbadaliśmy tym OBD. No ale wiadomo, nie wszystkie. To może być trudne zlecenie. 79%. Z jak my tu na... No, to jeszcze jest w porządku. Zobaczmy, czy coś tutaj... Dwie części wskazują na to, że coś tutaj... No nic, rozbieramy cały silnik! Nierówno pracuje. O, właśnie, możemy zrobić jedną rzecz. Złożymy tutaj wszystko i pojedziemy, może przetestować samochód, nie? Pojedziemy sobie na jazdę testową, na ścieżkę diagnostyczną. I myślę, że coś nam to wykaże. Przecież mamy już odpowiednie narzędzia do tego, aby badać ten samochód. Także na pewno będzie nam łatwiej zobaczyć jakieś tam, nie wiem, ukryte mankamenty, niż w ten sposób próbując rozbierać cały silnik, nie? Jakby każdy mechanik za każdym razem tak robił, a okazałoby się, że to na przykład świeca. No to trochę głupio by było, tak? Okej, więc dobrze, chodźmy w takim razie na tor testowy, chociaż możemy spróbować coś innego. Spróbujmy użyć naszej ścieżki diagnostycznej. Czy coś nam to da? Jeszcze jej nie używałem. Zobaczmy, co tutaj mamy do zrobienia. Moduł AB, zacisk hamulca. Tu mamy wszystkie części, to jest wiadome, więc ten samochód może sobie stać na wejściu A. A spróbujmy teraz przetestować samochód na ścieżce diagnostycznej. Może coś nam to wykaże. Chociaż wątpię, bo tutaj co? No, głównie zawieszenie, nie? Chodźmy na tor testowy. Głównie zawieszenie tam zbadamy, nie wiem, tam się bada światła, hamulce, a nie samą pracę samochodu, tak? Więc warto chyba jednak na ten tor testowy pójść i może Tomek swoim mechanicznym uchem zbada, o co chodzi. Czy na torze testowym będziemy słyszeć jakieś mankamenty w tym samochodzie? Raczej nie. Nie wynika z tego, co tutaj sobie jeżdżę, żeby on jakoś
brzmiał źle. Chociaż spróbujmy ruszyć w linii prostej. No coś tam tak no nie? Tak dziwnie się dodaje, ale nie wiem, czy to ma wpływ akurat do jego uszkodzenia. Spróbujmy, tutaj mamy taką większą prostą, dłuższą prostą. Nie, to po prostu tak wył dziwnie, nierównomiernie, bo skręcałem też, a tutaj nie ma to specjalnie znaczenia akurat w tej, nazwijmy to, symulacji samochodu. Okej, okay, i hamujemy. No z hamulcami też nie za dobrze. Okej, okay, mamy zbadany. Zobaczymy, czy Tomek coś wykaże swoim czuciem. Tomek mechanik. Dawaj Tomku, mechaniku. No teraz bada, teraz przez drogę do warsztatu zastanawia się, co w nim nie gra. I uwaga. Proszę bardzo, łącznik stabilizatora tunator, wiemy, że to jest zniszczone. Łożysko piasty to też wiemy, że jest zniszczone. O, znaczy to było już wcześniej wylistowane, to wiemy o tym, nie? Ale że silnik nierówno pracuje, to tego nie wiemy. Dlaczego tak jest? Chodźmy jeszcze zapobiegawczo na ścieżkę diagnostyczną. Może jakimś sposobem uda nam się odkryć, co w tym samochodzie nie gra. Chociaż no, raczej już odkryliśmy wszystko, nie? Czy właśnie, jak to się bada? O. Jedź. Moment. Bo nie wiem, jak się tu bada. O, czekaj. Tak, okej. Okay. Nie wiem, czy odpalił, bo zegary się nawet nie podświetliły wtedy. A tutaj mamy wszystkie staty na górze. Okej. Okay. Tylnymi kołami. Okej. Okay. Teraz zawieszenie. No to w zasadzie tyle. No tutaj nie zbadamy, dlaczego silnik nierówno pracuje. Tak. Okej. Okay. Tutaj głównie zawieszenie. No to tam z tyłu wiemy, że jest problem. Będzie trzeba to naprawić. No, tutaj nam trochę więcej części wykazało. Ale i tak to nie jest to, co nas... Czekajcie, w sumie mamy jeszcze skaner OBD. Chodźmy sobie tu. I sprawdźmy, czy skaner nam coś wykaże. No, może być ciekawe. Trochę boli mnie, że ten ekranik taki martwy jest, no. Cewka zapłonowa, moduł ABS. No to widziałem już wcześniej. Nierówno pracuje. Co to może być? No nic, ja będę sobie szukał tego uszkodzenia poza odcinkiem i jak na coś wpadnę, to nakręcę następny i powiem wam, co tutaj nie grało. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.